Panie panowie, zwał mnie Żuk i witam w Zapytaj Żuka o Rzeczy, gdzie odpowiadamy na tak ważne rzeczy jak Czy lubię w dupę i dlaczego mam cement w pokoju? Zapraszam, ja żuk Pan Matematyczny Ninja pyta, y, czy lubię w dupę. Oczywiście lubię dostawać w dupę y, wieloma drogocennymi rzeczami, ponieważ wówczas, y, no... Z retoryki gospodarczo-ekonomicznej wynika, iż ten przedmiot jest wówczas mój. Szczególnie lubię sraj taśmą w dupę, kiedy sram. Dodaje mi to takie poczucie przynależności do społeczeństwa, bo przecież, przynajmniej tak mówią media, a media wiadomo kłamią, nie wiem na ile jest to prawda, ale podobno większość społeczeństwa podciera dupę papierem, i daje mi to poczucie przynależności do narodu polskiego. Bycie patrioto. więc tak, lubię w dupę. Ale jak jest w kwiatki, to jest lepsze. Różowy. Ma, mam, mam, staraj, taśma Hello Kitty nadal. Heavy metal Hello Kitty. Prezent urodzinowy. Pan Bodzio zauważył z poprzedniego odcinka yy, mój problem z pytaniem o Hydrę. Która, które oczywiście, pytanie było absolutnie błędne od samego założenia, ponieważ okazało się, że Hydra jest kobietą, yy, bo Hydra, ona, kobieta, a zakończenie. Więc, ale pan Bodzio stwierdził, że yy, pani Hydra jest lesbijką. Yy, być może naraża się tutaj feministkom, nawet na pewno. Ale podejrzewam, że związki lesbijskie nadal nie tworzą dzieci. Mogę się mylić, może jedzą wystarczająco dużo jogurtu. To, to, to mogłoby być rozwiązanie. Bananowy, if you know what I mean. Co by zrobił Bubr Wafel w więzieniu? Nie siedział w nim! Stałby na suficie przecież wygryzłby dziurę w jakieś 37,6 sekundy. Nie. Ale do stołówki, nie na zewnątrz. Potem by się dopiero wygryzł na zewnątrz. Poza tym już widzę, jak wsadzają... Zostaje skazany za poszczucie psami nasze szczury, które broniły nas przed Niemcami. Bubr Waffel na 20 lat ciężkiego zadupia. To, to byłoby głośne w mediach bubrów w kajdankach. Przez kilka sekund, bo też by je zjadł. Tu mamy jedno z moich em, ulubionych pytań, które nie mają przecinków i kropek, i nie wiem gdzie się co, gdzie zaczyna, kończy i kontynuuje. I co ciekawe, jest to komentarz edytowany, co widać w nawiasie. Co jeśli wafel poderżni ci gardło, ogoli brodę rakietową wyrzutniomych kokosów? kokas oraz założy nowy kanał, na którym będzie się body ciebie podszywa, poszywał, poszywał i gadał o Naruto. To czy to znaczy, że wyjdzie GTA 5 na PC? <laughs> Nie! E, ha, GTA 5 na PC. <laughs> Jeszcze w to wierzycie. O, może frajerzy. Kupcie se kalkulator. Alkohol niszczy szare komórki nieodwracalnie, no i żuki jest pierdolnieut. Nie stać mnie nawet na y, na samogłoskę. W kole miałbym przejebane. Był taki kiedyś teleturniej. E, alkohol niszczy szare komórki. Co ciekawe, sprawdzono jak bardzo niszczy te szare komórki. I, i, i oczywiście pominę tu absolutnie kwestię, że alkohol e, niszczy sam charakter człowieka. To jeżeli chodzi o szare komórki, to stwierdzono, że trzeba by wypijać 2 litry wódki dziennie. Przez całe życie, od niemowlęcia, a i tak nie usunęłoby się nawet mikroskopijnej w zasadzie ilości. Tyle ich mamy. Więc, jeżeli ktoś się popija, to akurat. Bo komórki szare ci się zakolorują i będziesz tęczowy i zostaniesz gejem. To niestety nie, nie. Ale nie należy pić za dużo. Klamka mi to powiedziała. Jakim cudem jesteś tak zajebisty masz. Tak mało osób. Czemu tak mało? Jest razem z wielkich liter. I czemu to nie jest pytanie? Czemu ja na to odpowiadam? Ja i kim jesteś cudem? Jestem jajkiem. No tak, pan królik, chomiko królik, nie mam pojęcia. Wygląda jak malutki chomiko królik. Jakim cudem jesteś tak zajebisty? Już odpowiedziałem, że po prostu jest to kwestia e, wdychania dużej ilości e, tlenu, czasami wodór. Czasami y, jakieś inne mąki. <mum> yy, nie mam tak mało subów. Jeżeli nie zauważyliście. Znaczy, w ogóle kiedyś zrobię w bliższej przyszłości film o tym, jak nie potrafię zarabiać na YouTubie. Bo to jest y, taka większa, fajna kwestia. Yy, i, a między innymi wynika to z tego, że pewnie widzieliście, że wielu YouTuberów robi coś takiego jak. Kolaboracje, cóż za brzydkie słowo w języku polskim. Robi yy, robi razem coś. Żuk nie jest w stanie się z nikim umówić, bo nigdy nie wie, kiedy będziemy miał wolnego Majka, więc nikt nie słyszał o mnie na innych kanałach. To jest jeden z problemów, oczywiście, na które nie jestem w stanie znaleźć rozwiązania, i nie znajdę. Kapitan Crash pyta, już dawno tego nie było, dlatego odpowiem, czy mieszkasz w Lublinie lub na Lubelszczyźnie? Przynajmniej podając nazwę miejscowości, ktoś zapisał ją prawidłowo, jednocześnie gapiąc się na mnie z ciemności za czerwonym szlabanem. Co to jest? Stringi, facet ma stringi na łbie, dobra. Albo majtki zwykłe. Wygląda jak zwykłe, bo jest grubsze. Dobra. Czy mieszkasz w Lublinie lub Lubelszczyźnie? nie odpowiem na wasze pytania gdzie mieszkam, jeżeli nie podacie mi jakiegoś powodu, dla którego tak myślicie, na przykład widziałem przez chwilę żyrafę tam w oknie, to pewnie mieszkasz przy parku narodowym blablablu może jest taki park, może Żuk ma szczęście park narodowy blablablu Blabla, i tam są żyrafy, I pamiętam to jest, to jest żyrafa Zygfryd mam cię, ha, na pewno mieszkasz na drugim piętrze nad żyrafami koło hipopotamów Spalony. Jeżeli podacie jakiś dobry powód, dlaczego myślicie, że mieszkam w danym miejscu, to wtedy wam odpowiem, czy macie rację, czy nie. Nie muszą być żyrafy. Ale bym się nie obraził. Pan Super Mega combo Spina, czy zaiste zwalną Super Mega Kombo? Czy wiesz, że wiesz? Tak, wiem. O tym, że wiesz. Tak, nadal wiem o tym, że wiem. Ponieważ wiesz, że Wafel wie o tym że pierdziel wie. Ta on też wie, że ty wiesz. Ponieważ lubię banany i właśnie w tym momencie, kiedy przeczytałem, że lubisz banany, cała reszta stała się prawdą. Wiedza jest kluczem do rzeczywistości. I w tej chwili właśnie wiem o tym, że banany wiedzą o mnie. Ale to już wiedziałem już wcześniej nawet, więc nie akurat przykro mi nie przekazujesz mi żadnych nowych informacji. Już dawno wiem, że mnie banany śledzą, tak? Pfft. Żuk, czy możesz pokazać Twe zajebiste, z zajebistości stanowisko? Eem, kiedyś Wam pokażę, może tysięczny filmik, czy coś takiego, gdzie Żuk pracuje. Ciekawostka, mój mikrofon stał kiedyś na książkach, teraz stoi na chusteczkach. To jest świetny system, wynalazłem go przez przypadek kiedyś. Szczegóły kiedyś. A, eem, może nie będę miał okazji, to pokażę teraz. Mam lampki świąteczne nadal. Coraz bliżej święta? Nie, coraz bliżej żuka, coraz bliżej żuka, bo opadają kawałek, z półki mina, książki. No, prosto na mordę. Życie jest tu ciężkie. Pan Playmak, one, two, three, four, five. Potrafi liczyć do pięciu, ja też. High five. Pst. Dlaczego zawsze jak oglądam vloga w Twoim wykonaniu, zapauzuję, to zawsze widzę jakieś dziwne miny. No właśnie ostatnio nie mogłem znaleźć żadnej dziwnej miny wiesz lecz szukałem normalnie 3 minuty. Że człowieka aż trafia. Przejdźmy do pytania początkowego. Forces PL. PL. Pipi. Pipile. Dlaczego koło szafy masz jakieś worki, wyglądające, jakby był w nich cement? Cóż, zaiste, jest to ciekawe. Yy... Yy... Ciekawe zjawisko u ciebie, jeżeli worki na cementy mają wzorki. Ale muszę cię zmartwić. Widziałeś to. To jest mietkie. A jednocześnie się prostuje. That's what she said. To jest z rogówki! Tylko dostało nową ubranko, kiedyś wyglądało inaczej. Eee, nie, to jest beton! Czysty beton kłamałem wam! Przez ten cały czas! Vikichan, jaką miałeś ksywę w liceum? Podpowiem ci. Spółgłoska na początku, w środku samogłoska i znowu współgłoska na końcu. Popatrzmy się, w... W... Mało fortuny z Żukiem. Trzy literowe, możesz zgadywać. A druga ksywa to miałem Czołg. E, dostałem ją po grze w rugby. Żuk ciągnął sześć osób po śniegu. I zdobył punkt. Den. Nie, Munda. To nie jest Munda. Żuku, co by się stało gdyby przyszedł przypadek? co by się stało, gdyby przez wypadek z czasem Bubr Waffle spotkał samego siebie? Jak można przez wypadek spotkać samego siebie? No i wyraźniej przez wypadek z zatomizowałby machinę czasu i klonowania, i by się... Przeniósł kilka metrów dalej na miękkie poduszki, i by wtedy spotkał sam siebie. Prawdopodobnie zaczęliby się żrać nawzajem i zamieniliby się w auroborosach. Jak to się nazywa? Eu auroboros. Dobrze powiedziałem: auroboros. To jest wiecznie pożerający się wąż w oryginale, to byłby taki... nie taki taki ...by się kręcił i zamieniłby się w Perpetuum Mobile, by, by się wciąż kręcił. I skończyłby się wszechświat, bo byłaby w końcu nieskończona energia. Nieskończona energia z masą równa się grawitacja. Grawitacja równa się czarna dziura. Czarna dziura równa się przejebane mamy. Mamy i byśmy przejebane. Odpowiedź na twoje pytanie. Maxi CZ7, wydaj jakąś swoją książkę. Na razie nie. O, tu jest coś ciekawego, jeżeli można tak to nazwać. Użytkownik, który nazywa się serwerynostro.pl na reklamę, niestety mu zrobię reklamę, że tak to powiem, i y, y, cytuję, witam, chciałbym zapytać, czy byłą by możliwość, byłą by możliwość, niemożliwością, zareklamowania mojego serwera w jednym z twoich filmików, podoba mi się klimat, w którym nazywa, nagrywasz te filmiki, w porównaniu do innych osób, które nagrywają podobnie, twoje są bardziej oryginalne i moim zdaniem wyrafinowane, tego gościa widziałem też gdzie indziej, wszędzie ma skopiowany ten sam tekst, wszyscy są nagle wyrafinowani, Najwyraźniej wszyscy z rafinerii wyszliśmy. E, facet nazywa się od serwera, więc to jest jedyna jego robota, żeby reklamować. On nie ogląda filmików, nie lubi ich, nie dodaje do ulubionych na tym kanale, na, na tym profilu. On jest tym serwerem. Jak debilem trzeba być, żeby myśleć, że ktoś kupi taki bullshit. O, na, na, na końcu też jest dobra. Jestem gotów odwdzięczyć. Odwdzięczyć przysługę, napisz mi na maila podanego powyżej. Jak mógłbym się zrewanżować? Zwykle mi proponowano coś w stylu konto premium, jakiś serwer na TSA, a coś takiego, ale ja nie, ma, nie bardzo mam jak się w to bawić. Raz mi proponowano nawet pieniądze. Z tego co pamiętam, tak, proponowano mi pieniądze. Miałem, mam to w, głęboko w, w poważaniu, ale ten po prostu twierdził: Ej, najpierw się skontaktuj, i potem się dowiesz. Już kilka miałem takich propozycji, gdzie mi przesyłano informacje: Ej, zajmujemy się Bobo i dzięki czemu możesz zarobić pieniądze, i tu masz stronę. Na stronie jest absolutne zero nic, nul. Jest login, jest, żeby się zalogować do serwisu. Nie ma nic jest jeden obrazek i, i nie ma nic I, i współpracuj z nami, to będzie fajnie jak się, że jesteś zainteresowany to się skontaktuj, nie że dostaniesz e, samochód jakiś ładny Ferrari, dostaniesz dom dostaniesz pieniądze, dostaniesz darmowy internet, po prostu robimy fajne rzeczy i ty się z nami skontaktuj, żeby się dowiedzieć dlaczego my w ogóle chcemy ciebie bo to najwyraźniej jest w moim interesie, żeby czytać wasz bullshit i się dowiadywać. A ja mówię, fuck you! Mister Taveran pyta, czy gram w, często w League of Legends? W zasadzie codziennie, a czy jeden mecz, czy więcej, to już różnie. I częściej Arama niż zwykłego, ponieważ jest krótszy. A jeśli tak, to czy będziesz nagrywał twoje najlepsze, najgorsze, najgłupsze, najszczęśliwsze, najśmieszniejsze momenty? Nie mam na tyle miejsca na dysku twardym, nie jestem w stanie tego robić. Takowóż nie. Czasami się zdarza, że na przykład mam miejsce specjalnie na dwa odcinki, może z tych dwóch odcinków coś wytnę, może nie. Często tak bywa, że nagrywam cały materiał z League of Legends, a potem leci do śmietnika. I już chyba z żadnej gry nie poszło tyle, co z League of Legends'y się jebać. Jeśli miałbyś stworzyć grę przez sieć, nie wiem dlaczego akurat przez sieć, to jaka by ona była? Raczej y, mam dwa pomysły na gry i nie są one sieciowe, więc akurat nad tym pewnie musiałbym się więcej zastanowić i gdyby ktoś mnie zmusił, to bym odpowiedział, ale nie w tej chwili. PS3 Czy miałeś kiedyś doświadczenie z grą Dota 2 lub Dota 1? W, w Dota 2 grałem trochę? wolę League of Legends, Dota 2 jest dla mnie taka y, smut smutasowata. Nie dla mnie. Dwa, że wszystko mi się tam zlewa, a wszystko jest w takim podobnym kolorze dla mnie. Po prostu mi nie odpowiada. Po to jest wybór, żeby każdy znalazł dla siebie. A dota jeden, człowieku, ja grałem przed Dota jeden. Ja grałem w Warcraft'a w pierwsze tego typu rozgrywki. To na mojej krwawicy się zdobyła w ogóle cała MOBA. Się stworzyła Logan? Czy jeśli wygrałbyś 10 milionów euro? łos, wow, Spora, spora kwota. To podzieliłbyś się jakąś jedną dziesiątą ze swoimi widzami? Co byś kupił za resztę? E, pewnie bym. W, w, nie, nie, nie miałbym jak po prostu. Ej, wszyscy ma, Ej, Subskrybujcie mnie, dostaniecie milion euro. Rad. Śmierdzi to bardziej niż moje skarpety, gdybym nosił je tydzień. E, albo pana K po jednym dniu. Ja. E, tato u niego. Kiedyś on ma średni porządek w pokoju. Kiedyś znaleźliśmy takie, którymi można byłoby. tłudzszyby. Ta. Ja. Tak była twarda już. Nie wiadomo, ile tam leżała. Po prostu bym pewnie robił coś w stylu, że co tydzień wybierałbym sobie mój ulubiony komentarz z ostatniego tygodnia. I ta osoba, anonimowo, nie mówiłbym pewnie nawet komu, dostawałaby ode mnie na przykład klucz do ostatniej gry, jak ugrałem. Coś takiego bym robił. Nawet nie musieliby inni wiedzieć, że tak jest. Po prostu rozdawałbym część mojej uroczej miłości wam. Nie zależy mi. Ej, subskrybujcie, dostaniecie grę. Fuck that. I na końcu, pan, ma, pani? Pani Marcel. Pani, pani Marcel. Kiedy Cube World, Jak dodadzą yy, patch, w którym obiecano mi kanibalizm i questy? I nie, nie zmyślam tego. Widziałem, yy, jak gotują gościa w wielkim garnku. Happy moments. A co zrobiłbym zresztą? 10 milionów euro, powiadacie. Wiecie co? Wynająłbym gościa, który by mnie nauczył, jak prowadzić sieć na YouTube. I bym zrobił sieć dla youtuberów. I to byłoby zajebiste. A potem bym razem z, z taką osobą to prowadził, albo z inną, i mógłbym jednocześnie i dowodzić, i sobie nagrywać, i mieć wszystko w dupie, i musieć się czymś zajmować, jakby mi zależało. Normalnie na wszystkie fronty bym robił. I od tyłu, tak jak mówiłem, i od przodu. Od, od przodu mogłoby być bardziej boleśnie. O. Forsa boli. To jest nauczka na dzisiaj. Forsa boli. Marzenia bolą. Ja mówię do zobaczenia do zrzucenia następnym razem. Zapraszam do zadowalania, jakże zadowalania, jo, do zadowalania jakże inteligentnych i twórczych idei, na które mam odpowiedzieć. Najlepiej w nawiasie dajcie P, łatwiej mi potem znaleźć. Ja mówię do zobaczenia do zrzucenia i do przeczytania następnym razem. Pa pa.